Od nowego roku udostępniona zostanie nowa usługa Twój e-PIT. Za jej sprawą organy Krajowej Administracji Skarbowej zwolnią nas z obowiązku samodzielnego przygotowywania i składania deklaracji. Rozliczą zeznania roczne, a każdy będzie miał łatwy dostęp do swojego PIT-a. Na początku będą udostępnione dwa formularze, PIT-37 i PIT-38. Organy KAS będą tworzyć te zeznania na podstawie informacji o dochodach, które napływają od płatników. Ta usługa będzie udostępniona na platformie Portal Podatkowy dopiero od 15 lutego. Ten termin jest związany z tym, że do końca stycznia płatnicy mają obowiązek w tej chwili przekazania informacji o dochodach PIT-11, PIT-8C. W związku z tym musi być również jakiś czas na przygotowanie tego zeznania. Po 15 lutego podatnik będzie mógł na wspomnianym portalu internetowym zarejestrować się poprzez profil zaufany albo poprzez wpisanie danych identyfikacyjnych. Imienia, nazwiska, daty urodzenia, kwoty przychodu za 2017 rok i jednej z kwot przychodu za 2018. W ten sposób, logując się, będzie mógł podatnik zobaczyć przygotowane zeznanie PIT-37 albo PIT-38. Jeżeli podatnik zechce go zmodyfikować, będzie mógł to zrobić. Po wprowadzeniu odpowiednich zmian, polegających m.in. na tym, że chcemy się rozliczyć wspólnie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko, również będziemy mogli zaakceptować to zeznanie. E-usługa Twój e-PIT udostępni również możliwość wyboru organizacji pożytku publicznego, której podatnik będzie chciał przeznaczyć swój 1%.